Słuchajcie, w punkcie pierwszym, i tak naprawdę to jest jeden z większych fundamentów tego, no dobranie dobrej formy firmy, tak? Jak dobieramy formę firmy, no źle dobrana forma firmy będzie miała negatywne efekty krótko i długoterminowo, tak? Tak naprawdę przy dobieraniu firmy powinniśmy, wiecie, zadać sobie kilka pytań, żeby dobrze to rozegrać. Mamy kilka różnych form firmy i one się różnią. Mamy firmę Einmalzak, firmę jednoosobową, potocznie zwaną ZZPer, ZZP. Mamy firmę Venochab Under Firma, to tak naprawdę jest spółka cywilna i nic innego jak dwóch właścicieli firm jednoosobowych działających pod jednym szyldem. Mamy komanditerę Venochab, to też jest spółka cywilna, tylko tutaj jest tak zwany cichy inwestor, tak, który nie może się w żaden sposób, on się nie może w żaden sposób udzielać firmie, w sensie, że brać jakieś kwestie decydujące odnośnie zarządzania firmy. Mamy Matchhub. To jest taki rodzaj firmy, który bardzo często jest wykorzystywany przez specjalistów, którzy mają zawody chronione, adwokatów, lekarzy, którzy się zrzeszają i po prostu działają pod tym względem. Mamy Matchhub i Stichting, są to fundacje i fundacje. Mamy oprócz tego BV, czyli Beslote Venochab, i to jest już podmiot, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Słuchajcie, wybierając sobie firmę, w której mamy zamiar działać, czyli rodzaj firmy, w jakiej mamy zacząć działać, powinniśmy zacząć się zastanawiać, tak naprawdę zadać sobie kilka pytań. Ja mam takich 5 pytań, które przy otwieraniu firmy myślę, że podrzucam przedsiębiorcom, i to jest tak. Pierwsze, generowanie zysków. Czy nasza firma będzie kierowana na generowanie zysków? Może to być banalne, ale mamy różne również podmioty, które się nie kierują na generowanie zysków. Także jest to gdzieś ważne. Czy będziemy prowadzić firmę sami, czy ewentualnie ze wspólnikiem? To jest też istotne. Jak będzie wyglądała, trzecie, to jest jak będzie wyglądała odpowiedzialność finansowa, czy ewentualnie za błędy spółki, czy chcemy, czy jest duże ryzyko i czy możemy w dużej mierze zostać pociągnięci za błędy, które zostaną popełnione w firmie prywatnym majątkiem, tak? Są rodzaje firm, które w jakiś sposób ograniczają tą odpowiedzialność. Oczywiście, jeżeli zarząd czy tam udziałowcy nie działają na szkodę firmy, ich działania nie były rzeczywiście kierowane na szkodę spółki. Oprócz tego, takim czwartym pytaniem, które powinniśmy sobie zadać, jest, jaki dochód spodziewamy się osiągnąć. Tak, jest to też bardzo istotne i zaraz do tego przejdę. No jest to, wiecie, wtedy widzimy po prostu, czy mamy, możemy sobie ewentualnie pozwolić na, nie wiem, otworzenie firmy jednoosobowej, czy rzeczywiście spółki cywilnej, czy z ograniczoną odpowiedzialnością. A piąte takie pytanie, które powinniśmy sobie zadać, to jest, jak będziemy dysponować zyskiem. Słuchajcie, i to jest takie też bardzo ważne, bo tak naprawdę, czy my ten zysk będziemy cały wyciągać i używać i konsumować, tak? Czyli będziemy wykorzystywać go w celach prywatnych, będziemy go wyciągać z firmy, czy my rzeczywiście mamy jakieś większe plany i będziemy chcieli inwestować też tym zyskiem, tak? Bo to są też bardzo ważne rzeczy, kwestie. My dzisiaj omówimy, słuchajcie, powiem Wam więcej na temat trzech rodzajów, tak naprawdę powiem Wam na temat firmy jednoosobowej, jak to wygląda, na temat firmy WOF, czyli Venochab Under Firma spółki cywilnej, i powiem Wam coś na temat BV-ki. Beslote Venochab, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Słuchajcie, są plusy takich prowadzenia firm i minusy. Może powiem o plusach prowadzenia firmy jednoosobowej.
Plusem jest na pewno to, że takie otworzenie takiej firmy nie wymaga jakiegoś dużego nakładu. Umawiamy się w urzędzie, w tych czasach wypełniamy formularz, no i go wysyłamy, tak? I idziemy na wizytę, i tak naprawdę firma z małym kosztem jednorazowej rejestracji w KWK, w Urzędzie Kammer von Kopenhandel jest zarejestrowana. To jest jeden plus. Drugi plus to to, że nie musimy deponować naszych sprawozdań rocznych. Tak, w KWK są podmioty, BVK na przykład ma to do siebie, że to jest obowiązkiem. I teraz niektórzy mają to za plus, inni za minus, no w zależności, z której perspektywy patrzymy. Jest też tyle fajnie, że możemy korzystać z wielu, państwo przewiduje wiele ulg dla przedsiębiorców, jeżeli spełnimy pewne kryteria. Jeżeli spełnimy kryteria godzinowe, mianowicie 1225 godzin poświęcimy swojej działalności, należą nam się pewne ulgi. Te ulgi, jeżeli firma jest dopiero otwarta i tak naprawdę możemy z ulgi starter, z after, czyli ulgi początkującego przedsiębiorcy, skorzystać w pierwszych 5 latach, latach dwa razy i tak naprawdę jest to gdzieś pomocne. Oprócz tego w tym samym kryterium wpada nam ulga przedsiębiorcy. Ta ulga tak naprawdę jest nieograniczona. Jeżeli poświęcamy tylko podczas prowadzenia swojej firmy te godziny, 1225 godzin w swojej firmie, to ona się rzeczywiście nam należy. I ja tutaj celowo mówię o tym, że poświęcamy, tak? Bo wiecie, jeżeli ktoś rzeczywiście fizycznie pracuje cały rok, no to wiadomo, że on te godziny powinien poświęcić, jeżeli też ma adekwatny do tego obrót czy tam zysk firmy. Jeżeli natomiast ktoś otworzył firmę w połowie stycznia, znaczy w połowie roku, to wtedy zaczyna robić się krucho, tak? To te godziny wtedy musimy rozbić na ilość tygodni, których on rzeczywiście prowadził. I tutaj możemy zacząć się zastanawiać, wiecie, często są administracje, czas, który poświęcamy na swoją administrację jest liczony do tego czasu, czas, który poświęcamy na utrzymanie relacji i szukanie relacji z klientami, tak, wiecie, czas, który poświęcamy na ewentualny dojazd do pracy. To jest czas i fizyczny czas, jaki poświęcamy pracę, to jest czas, który my możemy gdzieś tam sobie rozpisać. Teraz tak, jeżeli chodzi czyli mówiliśmy o uldze początkującego przedsiębiorcy, o uldze przedsiębiorcy, mamy też MKB Freistellung. To jest teraz kwota procentowa od obrotu, ona wynosi tam 14% i jest naliczana od zysku. Dlatego no to są rzeczy, które mega przemawiają za tym, żeby jeżeli ten dochód, który generujemy, nie ma być, który nie ma być w jakiś sposób za wysoki, tak? Może tak, jeżeli nie przekracza KWK, mówi około 140-150 tysięcy euro, to rzeczywiście nasz zysk, o którym ja mówię, to ta firma jednoosobowa może tutaj mieć ręce i nogi. Także to są mniej więcej kwestie pozytywne, które przemawiają za firmą jednoosobową, czyli żebyśmy to sobie mogli podsumować, to są ulgi, tak? To jest to, że nie musimy deponować naszych sprawozdań rocznych w urzędzie. Rozliczenie roczne musimy robić, ale nam tutaj chodzi o sprawozdaniach rocznych, które nie jesteśmy zobowiązani bukować w urzędzie. Także to są takie mniej więcej plusy, które przemawiają za tym, żeby tą firmę prowadzić. Słuchajcie, no są też minusy, takimi minusami jest na pewno to, no i łatwość otwierania tej firmy to jest naprawdę też w zależności tylko od terminu i czasami jest to możliwe z dnia na dzień, żeby tą firmę otworzyć. Wizyta w urzędzie trwa tak naprawdę 20 minut i mamy firmę założoną, a jedyny koszt, jaki ponosimy, to jest 50 euro. Teraz tak, jeżeli chodzi o minusy takiej firmy, takiej formy firmy, no to jest na pewno to, że jesteśmy całym swoim prywatnym majątkiem odpowiedzialni za to, co się dzieje w firmie. Tak? To jest jeden z większych minusów, o których się mówi. Także jeżeli świadczymy usługi w branży, w której jesteśmy narażeni na duże ryzyko,
Zastanowiłbym się jednak nad otworzeniem firmy, która nam to ryzyko będzie w jakiś sposób zmniejszała, tak? Bo nie zawsze jesteśmy wykluczyć ryzyko całkowicie, ale w dużej mierze jesteśmy w stanie to wykluczyć. Jeżeli chodzi o kolejny minus, to będzie to też na pewno to, że jeżeli mamy do dysponowania dużym kapitałem, tak, i my ten kapitał chcemy reinwestować w kolejne firmy, czyli nie będziemy tego kapitału konsumować, używać dla siebie, to będą to na pewno też będzie to zły rodzaj firmy. Słuchajcie, także mówiliśmy o tych negatywnych rzeczach, powiedzieliśmy o tym, o majątku, powiedzieliśmy o odpowiedzialności majątku, powiedzieliśmy też o przerzucaniu, o dysponowaniu kapitałem, tak? Jeżeli okazuje się, że my ten kapitał nie zużywamy dla własnych potrzeb, czyli nie wyciągamy, a reinwestujemy w kolejne firmy, to bardzo często okazuje się, że firma jednoosobowa albo spółka cywilna to nie jest dobre rozwiązanie. Także na ten temat należy też powiedzieć. Słuchajcie, jeżeli chodzi, przejdziemy do następnej formy, czyli do WOW. Tak naprawdę WOW to są, firma też jest firmą widzianą w oczach urzędów, nazywamy to under name, firmą podpadającą pod podatek dochodowy. Co tutaj mówimy? Tak samo jak firma jednoosobowa, firma, spółka cywilna ma mniej więcej takie same plusy. Ma jeden ekstra plus, do którego zaraz dojdę, czyli mamy prawo do ulg. Każdy, tak naprawdę każdy z działaczy, każdy z wspólników ma prawo do ulg, jeżeli spełni kryterium godzinowe. To jest raz. Dwa, możemy rzeczywiście, mamy luz w wyciąganiu, nie mamy żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o dysponowanie też środkami, to jeżeli chodzi o firmy jednoosobowe, to też jest dosyć duży plus, że nie mamy, po prostu nie jesteśmy ograniczeni co do dysponowania środkami. W innych formach spółek jest to różnie, tak? Nie zawsze i nie w każdym, no trzeba na to zwrócić uwagę. Takim dodatkowym plusem firmy spółki, o którym może wiedzieć, spółki cywilnej, czyli Venture Founder firma VOF, jest to, że dochód, który generujemy, zysk, dzielony są na dwie osoby. I tak naprawdę, wiecie, w firmach, które podlegają podatkowi dochodowemu, są to firmy, mamy podatek progresywny, tak? I ten podatek gdzieś to też robi tą firmę do pewnej kwoty mega atrakcyjną. Także o tym należy pamiętać. I co jest fajne, że my ten dochód możemy podzielić na dwa podzespoły. Tak, czyli my ten dochód w tym momencie dzielimy sobie, załóżmy, że zarobimy 50, 100 tysięcy, tak, i ten dochód wtedy dzielimy po 50 tysięcy i każda z firm, każda z osób, które jest wspólnikami, załóżmy, że mamy dwóch wspólników, dzielimy to po 50 tysięcy, ma prawo do swoich ulg, które to znowu koszt, znaczy zysk do opodatkowania pomniejszają. Także to jest mega atrakcyjne. Jeżeli chodzi o minus, i tak samo nie ma obowiązku deponowania sprawozdań rocznych w KWK. Jeżeli chodzi o minusy, to one są tak naprawdę takie same, czyli tak samo jesteśmy odpowiedzialni, czy wszyscy już tak naprawdę wspólnicy są odpowiedzialni za rzeczy, za sprawy, które dzieją się w firmie swoim prywatnym majątkiem. Tak naprawdę, słuchajcie, takim dodatkowym minusem, który się z tym wiąże, jest to, że musimy pilnować swojego wspólnika, tak? I teraz ten wspólnik, no musimy uważać, co on robi, bo jeżeli on coś robi i to coś jest nie dla mnie korzystnego, to my też swoim prywatnym majątkiem za to niestety odpowiemy. Także to jest gdzieś tam minus tego, o którym też należy pamiętać. I tak samo, jeżeli chodzi o inwestowanie, tak, to wszystkie pieniądze, które my zarobimy, są widziane jako tak naprawdę nasz dochód. Czy to w firmie jednoosobowej, czy w spółce cywilnej, WOF, Venture Founder firma, my jesteśmy widziani. Tak naprawdę firma jednoosobowa Einmannzak bardzo mylnie jest określana, bo ludzie, znaczy myślimy bardzo często, że to jest firma, która nie ma pracowników. To tak naprawdę nie o to chodzi, a bardziej chodzi o to, że ona jest prowadzona przez jedną osobę, czyli jedna osoba jest jej właścicielem. Ona nie ma
wielu właścicieli, tak? Tak jak jest, odbywa się to w spółce cywilnej, czyli WOW. Tak, tutaj mamy wiele właścicieli. Nie jesteśmy ograniczeni ani w spółce cywilnej, ani w firmie jednoosobowej, ani słuchajcie, w spółce cywilnej zatrudnianiem pracowników. Nie ogranicza nas tutaj prawo, możemy sobie zatrudniać tak naprawdę ile chcemy tych pracowników i to nas nie wyklucza w żaden sposób. Także ta nazwa niekiedy gdzieś potrafi być troszeczkę mylna. Słuchajcie, przejdziemy jeszcze do takiej formy jak spółka Slaughter Venture, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. I tutaj już to troszeczkę wygląda inaczej, bo taka spółka tak naprawdę zaczyna, powiedzmy, o tych plusach i minusach. Plusem jest na pewno to, że możemy w miarę możliwości ograniczyć swoją odpowiedzialność, tak, za odpowiedzialność prywatnym majątkiem, za to, za rzeczy, które dzieją się w firmie. Jeżeli oczywiście nie działamy umyślnie na szkodę tej firmy, bo jeżeli działamy umyślnie, no to wtedy kurator przy zamykaniu może stwierdzić, ok, słuchajcie, no postąpiliście nie tak i to było wasze umyślne działanie i tak będę chciał, żebyś odpowiedział za to swoim prywatnym majątkiem. Także to jest gdzieś taka kwestia, tak? Mamy do czynienia w spółce z dwoma podatkami. W spółce mówię z ograniczoną odpowiedzialnością, to jest Finanzhaftbelastung, czyli podatek od spółki, on też jest progresywny, do 200 000% wynosi 16,5% i oprócz tego, i to jest tak naprawdę podatek, który my opodatkowujemy naszą, który opodatkowuje zysk ze spółki, tak? Czyli zysk to jest tak naprawdę netto obrót, tak? Minus koszty i zostaje nam zysk. I to opodatkowuje nam podatek, słuchajcie, od spółki, Finanzhaftbelastung, FPB. I teraz ten podatek, wiecie, to jest o tyle fajnie, ta forma firmy jest na pewno korzystna, jeżeli my nie mamy zamiaru wyciągać całego zysku dla siebie. Tak, załóżmy, że mamy w planach otworzenie kolejnej firmy, i wyciągamy pieniążki, tak? I te pieniądze wyciągamy i przerzucamy na kolejną firmę. Jeżeli zrobimy to w firmie jednoosobowej, załóżmy, zarobimy 100 tysięcy i wyciągniemy z tych 100 tysięcy zysku, wyciągniemy 60 na to, żeby rozwinąć kolejną firmę, to my tak naprawdę od całych 100 płacimy podatek. W firmie pełny podatek progresywny, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wygląda to troszkę inaczej, bo możemy otworzyć sobie kolejną spółkę, zrobić taką małą konstrukcję holdingową albo dużą, to już w zależności od naszych potrzeb i możemy te pieniądze śmiało przerzucać i one tak naprawdę są tylko opodatkowane w pierwszej instytucji tym podatkiem od spółki, tym Finanzhaftbelastung. Tak? Jeżeli my zaś zdecydujemy się, żeby wyciągnąć jednak te pieniądze, to możemy to zrobić za pomocą wypłaty z takiej firmy, także tu już ta swoboda wypłaty jest też w jakiś sposób ograniczona, albo w postaci dywidendy, czyli udziałów. Tak? I teraz jeżeli wyciągniemy to w postaci dywidendy, Urząd Skarbowy narzuca na nas kolejny podatek. Tak, i ten podatek teraz on będzie wynosił w zależności od tego, jak my do tego będziemy podchodzili, ale wynosi 25% od tego, co my z danej spółki wyciągniemy, jako my, jako osoby, jako konsumenci, tak, czyli jako działacze. I w tym momencie zaczyna się tak naprawdę, widzimy, gdzie, czy jest coś korzystne, czy nie. Dobrze, teraz słuchajcie, no to jest tak naprawdę jeden wielki plus, że jeżeli chcemy inwestować, tak, tą firmą, to jest ta spółka jedną z lepszych opcji. Kolejną fajną sprawą w spółce jest to, że jeżeli mamy wyższy obrót, to ona też się opłaca, tak? No i nasza odpowiedzialność za to, co się dzieje w firmie, jest ograniczona. Naszym prywatnym majątkiem oczywiście, o tym mówię. Teraz jeżeli chodzi o minusy takiej firmy, no to jest na pewno otworzenie takiej firmy, no tu wiąże się to z wizytą u notariusza, też trzeba gdzieś tam, koszt tego założenia całego wynosi około 1000 euro, to jest raz. Dwa, jeżeli chodzi o
Jeżeli chodzi o dostęp do środków finansowych, to też jest duży minus, bo nie jest to takie proste jak w firmie jednoosobowej, a trzy, jest to też kwestia tego, że tak naprawdę nie mamy dobrowolnego dostępu do tej gotówki. Także to są takie kwestie, duże minusy prowadzenia spółki. Otwarcie, tak, tego, że też nie mamy prawa do ulg w spółce, ulg przedsiębiorcy, czyli to kryterium godzinowe tutaj nie spełnia żadnych warunków, tak? I o tym warto gdzieś pamiętać. Słuchajcie, podam Wam pewien przykład, jeżeli chodzi o zarobki, tak? Bo załóżmy sobie, podam Wam w trzech kolejnych przykładach, jak to wygląda fizycznie w podatku, tak? Załóżmy, że mamy zysk, czyli już ta kwota, która jest po opodatkowaniu. Ja też lubię konkrety, także przejdźmy do nich. Załóżmy, że mamy zysk w postaci 100 tysięcy euro. Tak, i mówimy teraz o kwocie, o podatku, który mamy do zapłaty w 2020 roku. Uwzględniając ulgę przedsiębiorcy, no nie będę tutaj w firmie jednoosobowej czy w spółce cywilnej, nie będę tutaj uwzględniał, słuchajcie, ulgi początkującego przedsiębiorcy, bo to jest tam, mówię, ona się 2 razy w pierwszych 5 latach firmy należy, także jej nie będę uwzględniał. Wyjdę tylko z założenia, że przedsiębiorca przepracował te 1225 godzin i tak naprawdę należy mu się ulga przedsiębiorcy, tak? W postaci, kiedy będziemy prowadzili formę firmy jednoosobowej, podatek, jaki nam od tego wyjdzie, wyniesie 35 tysięcy euro. Tak, 35 tysięcy euro będziemy musieli zapłacić w formie firmy jednoosobowej. Jeżeli będziemy prowadzić, słuchajcie, firmę wynocza under firma i ona będzie się składała z dwóch wspólników, tak naprawdę wtedy dzielimy ten dochód nasz na pół i każdemu wspólnikowi wpada dochód przed ulgami po 50 tysięcy euro. Jeżeli każdy ze wspólników poświęci też te 1225 godzin, żeby ta firma miała ręce i nogi działalności firmy. W tym momencie, słuchajcie, podatek, który każdy z nich zapłaci, to jest 11 tysięcy euro, czyli łącznie wynosi to 22. No jest duża różnica, bo 13 tysięcy euro w porównaniu do tego, co zapłaciła firma jednoosobowa. Tak? Mniej, bo mogliśmy ten dochód rozbić na dwie osoby. Ale jeżeli prowadzimy BV-kę i tutaj, wiecie, my też wyciągniemy cały ten majątek, cały zysk firmy wyciągniemy i skonsumujemy, tak? To tak naprawdę podatek, który zapłacimy, to jest 41 tysięcy, 41,5 tysiąca, czyli jest to 6,5 tysiąca więcej niż w firmie jednoosobowej. I tu też jest rzeczywiście widoczna ta różnica. Natomiast jeżeli zdecydowalibyśmy się, że my z tych 100 tysięcy tak naprawdę wykorzystamy, słuchajcie, wszystko w celu rozwijania kolejnej firmy, to my zapłacimy zamiast tych 41 tysięcy, zapłacimy 16,5 tysiąca. Także w tym momencie ta firma będzie jedną z bardziej korzystnych firm. Także jest to dlatego ten plany długoetapowe są też ważne, żebyśmy wiedzieli, gdzie rzeczywiście działamy. I jest to mega ważne. Mam nadzieję, że mniej więcej, słuchajcie, wiecie, no zaobrazowałem Wam, jak to wygląda prowadzenie tych firm, prowadzenie tych różnych struktur firm i z czym się to wiąże, tak? Okej, teraz przejdziemy do punktu drugiego i jest to, słuchajcie, źle wyskalowany zysk, tak naprawdę źle wyliczony zysk firmy. No jest to zmora, może nie tyle błąd podatkowy, bo on tak naprawdę no, z podatkiem będzie tego podatku mniej do zapłaty, jeżeli źle go wyliczymy, ale gdzieś tutaj będzie to miało na pewno jakieś podejście. Słuchajcie, jeżeli sobie otwieramy firmę, tak, musimy wiedzieć, że ta firma tak naprawdę no, ma ze sobą pewne korzyści, ale też negatywy. Jeżeli jesteśmy zatrudnieni na etacie,
to musimy wiedzieć, że państwo i tak naprawdę nasz pracodawca zapewnia nam wiele, wiele sytuacji. Jeżeli stracimy pracę, to mamy prawo ubiegać się o zasiłek, który nam bezrobotny. Jeżeli tak naprawdę, wiecie, mamy, zachorujemy, mamy prawo do zasiłku chorobowego. Jeżeli stracimy całkowicie pracę, będziemy niezdolni do wykonywania pracy, mamy prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Także mamy szereg, wiecie, wachlarz tak naprawdę pomocy, udogodnień, które nam państwo zapewnia, które, za które my w podatku, ale również pracodawca płaci składki. Są też kolejne filary emerytalne, które mają na to duży wpływ. Jeżeli my natomiast zakładamy firmę, no niestety z samego założenia nic z tych rzeczy nas nie obowiązuje. Dlatego wyliczając naszą marżę na zysk, powinniśmy uwzględnić to i ten zysk nasz powinien nam to rekompensować, te straty, tych zapewnień, które mamy, będąc zatrudnionymi. Jeżeli chodzi o to, no to jest to bardzo ważne, żeby to uwzględniać, tak? Bardzo dużo osób to pomija i ten zysk jest nie do końca dobrze zeskalowany, wyliczony. Kolejnym ważną rzeczą jest czas, jaki my poświęcamy swojej firmie i żeby to też dobrze uwzględnić. Prowadzimy, słuchajcie, w naszej administracji mamy różne firmy. Posłużę się tutaj przykładem lekarzy komisyjnych. Słuchajcie, tacy lekarze, on tak naprawdę przeprowadza, taki lekarz przeprowadza komisję i ta komisja trwa, nie wiem, 30-40 minut. Oni za taką komisję, to jest różnie pobierane, ale załóżmy sobie, że biorą 300 euro, tak? I powiedzielibyśmy, ok, to jest spoko, ale taki lekarz, żeby przeprowadzić taką komisję, też potrzebuje, wiecie, przygotować raz, zapoznać się z teczką klienta, dwa, przeprowadzić rzeczywiście fizycznie taką komisję, a trzy, musi sporządzić raport. I to raport do urzędu i raport do pracodawcy i zrobić analizę jego problemu. Także tak naprawdę składa się na to, że te pieniądze, które on zabierze za tą usługę, którą świadczy, one nie są brane za jedną godzinę, a za godzin 8. Jeżeli sobie to podzielimy już te 300 euro na 8, to nam wyjdzie coś około 37 euro. Tak? I w tym momencie, jeżeli popatrzymy na to, to nie zawsze to jest atrakcyjne, tak? I do tego musimy jeszcze sobie doliczyć koszt tak naprawdę reklamy, pozyskania tego klienta, ewentualne koszty dojazdu i pozostałe koszty, które wiążą się tak naprawdę z tym, żeby ta usługa mogła zostać wykonana. Także ważne jest, słuchajcie, bardzo, żeby ten dochód, żeby ten zysk nasz dobrze skalować. Jeżeli świadczycie, słuchajcie, najfajniej jest zrobić sobie tak naprawdę rozeznanie rynku w miarę możliwości. Jest wiele narzędzi pomocniczych, bo możemy tutaj skorzystać i z właśnie KWK, z dużych firm, które deponują swoje, działają na podobnej branży i deponują swoje dane, swoje raporty roczne, finansowe. Możemy zaglądać do tych raportów, kosztuje, każdy to może zrobić, jest tam jakiś koszt około 15-20 euro i sprawdzić, ile w danej branży ludzie zarabiają, jak firmy zarabiają na poszczególnych produktach. Tak? To jest jedno narzędzie, które jest dosyć fajne, pomocnicze. Oprócz tego należałoby się zapoznać z różnymi statystykami, ile mamy potencjalnych klientów w danej branży, ile my z tego możemy wycisnąć, żeby wiedzieć, jaką my tak naprawdę, jaką my do jakiej grupy ludzi jesteśmy w stanie dotrzeć. No i kolejną rzeczą jest, wiecie, koszty, jakie musimy ponieść, żeby ten produkt rzeczywiście i wprowadzić na rynek i żeby go sprzedać, tak? Są pracownicy, których musimy uwzględnić, tak? Są, słuchajcie, koszty związane z reklamą, tak? Koszty związane z lokalami, te wszystkie koszty musimy sobie uwzględnić. I teraz jeżeli świadczymy usługę, no to musimy wiedzieć, ok, żebym ja jeszcze coś na tej usłudze zarobił, a koszt reklamy lokalu wynosi nie tyle, ma potencjalnych klientów, nie wiem, załóżmy 1000 osób, to żeby to się wszystko miało rękę, to żeby mi się ten
koszty, które ja poniosę celem uzyskania dochodu zwróciły, to przy 1000 klientów muszę mieć przynajmniej, nie wiem, 10 euro zysku, żeby to miało ręce i nogi, tak? Żeby mi się to koszty zwróciły. I teraz oprócz tego no, musimy dorzucić do tego jeszcze oczywiście swoją marżę. Także no, na ten, w tym kontekście trzeba na to bardzo dobrze, bardzo zwrócić uwagę. Jest to też taka, tak naprawdę fundament, dobre przygotowanie do biznesu i nawet w bieżących firmach bardzo często jest, wiecie, trzeba robić po prostu sobie takie kolejne rozeznanie, ok, czy się coś zmieniło. Żyjemy tak naprawdę w dobie, gdzie te zmiany są na porządku dziennym, gdzie się wszystko zmienia, wiecie, konkurencja nam tak naprawdę rośnie z dnia na dzień. I ważne jest, żeby sprawdzić, czy nasze plany, czy nasze założenia są cały czas jeszcze aktualne, tak? Jeżeli wyskalujemy taki dochód sobie dobrze, to tak naprawdę mamy fajnie prosperującą firmę, a jeżeli tego nie wyskalujemy dobrze, to tak naprawdę ten problem, słuchajcie, będzie za nami wracał. I jeżeli jesteśmy na początku zmotywowani do działania, działamy i chętnie chcemy ten produkt wprowadzać w rynek, to w momencie, kiedy tak naprawdę nie będziemy mieli żadnego wynagrodzenia, ta firma nas nie będzie doceniała, to w tym momencie zaczniemy powoli, wiecie, tracić ten entuzjazm, tak? I jeżeli zaczną problemy finansowe nam się napiętniać, tak? Będziemy widzieli, okej, no nie, to nie wiążemy koniec z końcem. Także no, po jakimś czasie my też widzimy takich klientów, którzy przychodzą do nas i widzimy, okej, słuchaj, ten dochód tutaj się nie zapina. Tak? Także jest ten produkt, ta cena produktu jest źle wyskalowana, zysk jest źle wyliczony i tak naprawdę no, musimy coś tutaj zrobić na ten, w tym temacie. Tak? I ważne jest, żeby to zrobić na początku, bo później podnoszenie kosztów usługi oczywiście należy, jeżeli są takie potrzeby, ale też jest ciężko, jeżeli klient się przyzwyczai już do pewnego rodzaju kosztów, ulg i jakieś świadczenia. Nie? Także jest to bardzo istotne. Żeby takie coś, słuchajcie, sobie gdzieś tam w jakimś momencie skalować. Jeżeli chodzi o ten niewłaściwie wyliczony zysk, to z mojej strony byłoby na tyle. Tutaj no, mówiłem, że tak jak Wam wspominałem, jest to bardzo ważne i trzeba na to też zwrócić uwagę. I tak samo jak bieżące firmy, tak samo jak i firmy nowe, które wchodzą dopiero na rynek, coś, gdzie należy, na co należy poświęcić czas. Słuchajcie, przejdźmy do teraz podpunktu trzeciego, czyli określanie podatku BTW i VAT jako zysku. Może tego tak, może to jest też taka chwytliwa nazwa, bo tak naprawdę nikt z nas tego umyślnie nie określa, ale wiąże się to też z poprzednim podpunktem, bo tak naprawdę źle wyskalowany, słuchajcie, zysk, on się wiąże z tym, że jeżeli my źle zysk zeskalujemy, naszej firmy, to my tak naprawdę zaczynamy działać na podatku. Są branże, w których ten podatek jest przerzucony, tak? Jeżeli świadczymy usługi przedsiębiorcom, tutaj Wojtek pytał, w twojej branży przypuszczam, jeżeli będziesz świadczył usługi przedsiębiorcom, zleceniodawcom, to wydaje mi się, że będziesz, znaczy w 90% będziesz miał ten VAT odwrócony i ty tak naprawdę nie będzie ci on wypłacany. Ty nie będziesz go musiał dalej odprowadzać. Także jest to całkiem fajnie. Ale jeżeli zaczniecie świadczyć usługi ludziom prywatnym albo firmom, które w branżach, w których tak naprawdę nie mamy tego przerzuconego podatku, będziemy musieli ten VAT od klienta prywatnego ściągać, i czy BTW i odprowadzać do belastingu. Odbywa się to, słuchajcie, cyklicznie, w zależności od Urzędu Skarbowego, bo tak naprawdę to oni określą, jak my to musimy robić, tak? Czy to będziemy robić w jakim czasie, czy będziemy to robić miesięcznie, czy będziemy to robić kwartalnie. Także jest to gdzieś w dużej mierze od tego uzależnione. I ten podatek to jest tak naprawdę, słuchajcie, jedna wielka zmora. Mamy bardzo często, i to jest, myślę, że zmora też księgowych, tak, kiedy przychodzi okres do rozliczenia, zawsze słyszymy pytanie, dlaczego tak dużo tego podatku. Tak naprawdę jest dużo, bo firma sobie dobrze radzi, tak.
my ją płacimy. My ten podatek powinniśmy już do, jak sobie wyskalujemy ten zysk w podpunkcie drugim, dobrze go wyliczymy, to tak naprawdę my dorzucamy ten podatek do naszego, do naszej marży, do naszego zysku, jaki generujemy. Tak, w firmie. I teraz są też różne taryfy oczywiście tego podatku, ale zazwyczaj dorzucamy go po prostu do tej faktury netto, tak? I ten podatek jest odprowadzany cyklicznie. Słuchajcie, no bardzo dużo ludzi, po prostu firm korzysta z tego podatku, myśląc, że okej, no jakoś nam się to uda, mamy teraz jakiś lepszy miesiąc, coś może z tego zakupimy, coś nam przejdzie i z taką myślą. Ja mam tutaj, podam wam też przykład, mam przedsiębiorca, który tak naprawdę świadczy, słuchajcie, usługi w branży internetowej, robi strony internetowe i ma całkiem dobry obrót, tak? Miał w drugim kwartale bieżącego roku super obrót, tak? Środki na koncie się zgadzały i postanowił sobie to wynagrodzić, zakupił sobie, słuchajcie, super auto, bardzo fajne auto, super auto sobie zakupił, tak? Skorzystał też częściowo z pieniędzy z VAT-u, twierdząc, że okej, ten był sobie ten VAT. No w momencie, kiedy przyszło do płatności, okazało się, że po miesiącu tych klientów było, słuchajcie, dużo mniej. Podatek VAT, jaki miał zapłacić, kwota wynosiła na ten moment 38 tysięcy euro, także całkiem spoko. On tych pieniędzy nie posiadał, tak, bo wydał w większości i był, myślał, że to sobie szybciutko odrobi. No okazało się, że nie. Dobra, i teraz, znaczy, wiecie, w momencie, kiedy przychodzi do tego opodatkowania, tak, on rzeczywiście sobie myśli, ok, ja mam te pieniądze, wiecie, zainwestuję, no bo jest rzeczywiście, jest co i chcę sobie coś wynagrodzić i okazuje się, że on tych tak naprawdę, że w okresie, kiedy go rozliczamy, wysyłamy rachunek, jaki należy zapłacić do Urzędu Skarbowego, okazuje się, że tych środków nie ma, tak? I niestety, ale Urząd Skarbowy, jeżeli chodzi o podatek dochodowy, to są bardziej skłonni do współpracy. Jeżeli chodzi o podatek obrotowy, to niestety, jeżeli o rozkładanie na rat, chodzi o rozkładanie na raty, to jest to niestety zmora. I tak naprawdę my tutaj mamy jakiś wachlarz, możemy napisać odwołanie, możemy się gdzieś odroczyć, ale jest to opłata cykliczna, z którą będziecie mieli cyklicznie do czynienia i niestety, jest to duży problem, tak? Także ten przedsiębiorca koniec końców niestety skończyło się to tak, że on miał też firmę jednoosobową, że majątku nie miał dużego, ale auto zostało zajęte przez Urząd Skarbowy, tak? I jeszcze do tak naprawdę dnia dzisiejszego się odbijamy od tego problemu, tak? I nie są to nigdy fajne sytuacje, także przestrzegam wam, to jest na pewno banalne i ludzie, którzy prowadzą firmy, mogą powiedzieć, okej, przecież to my to wiemy, ale myślę, że też możecie się troszeczkę ze mną z tym utożsamić i stwierdzić, że no jednak jest to taka bolączka, że to pieniądze leżą na koncie i my chcemy je zużyć. I często słyszymy też pytanie, okej, słuchaj, jak ja je zainwestuję, czy to zrobię dobrze, tak? No nie ma na to, słuchajcie, złotej odpowiedzi, bo to ty tak naprawdę, to wy, wiecie, podejmujecie to ryzyko i ewentualnie pijecie szampana albo niestety ponosicie porażkę. Także jest to od was uzależnione i należy mega pamiętać na ten temat, że jest to w tym temacie, że jest to cykliczne, że my tego nie powinniśmy wykorzystywać w celach prowadzenia, w celach, wiecie, rozwoju, że to jest tak naprawdę coś, co powinno leżeć sobie gdzieś na osobnym koncie i my nie powinniśmy tym dysponować. Także jeżeli chodzi o to określanie podatku BTW i VAT jako zysku, no to jest to gdzieś tam zmora, z którą albo macie, albo będziecie mieli do czynienia. Ja osobiście, jeżeli mogę wam się podzielić swoim skromnym zdaniem, uważam tak naprawdę, że za bzdurę, i jeżeli jestem na spotkaniach, gdzie Urząd Skarbowy tam przedstawia nam swoje plany i pytam się urzędnika, czy mi może wytłumaczyć, co ma na celu tak naprawdę wystawianie VAT-u z firmy do firmy, tak, bo jeżeli ja wystawiam fakturę, nie wiem, Jankowi, to Janek musi mi zapłacić fakturę z VAT-em, ja ten VAT odprowadzam do urzędu, a Janek sobie go otrzymuje, pobiera z powrotem z urzędu, także tak naprawdę nie ma to sensu. Ja oczywiście rozumiem, że w
branżach, u osób, firmy, które świadczą usługi klientom indywidualnym, prywatnym, one są tak naprawdę ostatnim ogniwem w łańcuchu i one powinny pobierać ten VAT. Ale jeżeli mamy relacje firma-firma, no to tak naprawdę, słuchajcie, nie umiem sobie i nie uzyskałem nigdy żadnego sensownego pytania. I to dba zawsze o problem, bo no mamy taką skłonność, że te pieniądze wydajemy, VAT, i no niestety no dba to o problem, tak? Urząd Skarbowy gdzieś tam, wiecie, mówi, że staramy się wam życie umilić i tą administrację też, ale tak nie jest, tak? I jak w 1968 gdzieś ten cały system opodatkowywania powstawał, loan blasting i tak dalej, loan blasting przede wszystkim, to w tym momencie widzę, jest na przykład sens taki, że jest, są, wiecie, mamy różne usługi i w różnych usługach są różne taryfy tego podatku. Tak? I tak naprawdę są też branże, w których mamy zerowy VAT. To nie jest, że on jest odwrócony, ale zerowy. Taką branżą jest na przykład służba zdrowia czy usługi finansowe. Tak? I w tych branżach, słuchajcie, taka branża, jeżeli ona nie świadczy usług z VAT-em, to ona tego VAT-u też nie może sobie pobierać z powrotem. I taka firma jest tak naprawdę przez inną firmę traktowana i przez Urząd Skarbowy traktowana troszkę jako konsumenta. Ona sobie może ten koszt wrzucić w całkowity koszt podatek dochodowy, tak? Czyli załóżmy, że nie wiem, że kupuje coś za 1000 euro, jest tam 210 podatku, tak? Tak normalna firma wydając 1210 może, czy firma działająca, świadcząca usługi, które są opodatkowane BTW, VAT-em, może sobie poprosić o ten VAT z powrotem. Ale taka firma, która, słuchajcie, świadczy usługi zdrowotne, w branży zdrowotnej, tego VAT-u nie może sobie odzyskać, czyli płaci 1210 euro, ale też wrzuca sobie za to te 1210 euro całkowicie w koszt firmy, czyli o tyle sobie pomniejsza dochód, tak? No, są plusy, minusy. Ja osobiście, słuchajcie, nie widzę sensu. To tyle, jeżeli chodzi o, słuchajcie, określanie podatku VAT jako zysku firmy. Także przestrzegam przed tym na pewno i radzę obchodzić się z tym VAT-em bardzo, bardzo osobno. Dobra, przechodzimy do kolejnego podpunktu. Pracownicy oraz podwykonawcy, czyli księgowanie kosztów w odpowiednim czasie. I teraz myślę, że zacznie się to robić interesujące dla firm bieżących, które już prowadzą firmę, ale może też dla was, którzy myślicie o rozpoczęciu i od razu o zatrudnieniu też ludzi. Słuchajcie, teraz tak, pracownicy oraz podwykonawcy, czyli księgowanie kosztów w odpowiednim momencie. I myślę, że to jest taki temat teraz na czasie, bo zamykamy rok i tak naprawdę będziemy musieli to też wszystko w księgowości ogarnąć. Dlaczego to jest takie ważne? Słuchajcie, załóżmy, że no nie wiem, mamy firmę budowlaną, tak? Z takimi firmami mamy też dużo do czynienia tak naprawdę. Mamy firmę budowlaną i mamy pod sobą kilku podwykonawców, tak? I teraz mamy duży projekt. Załóżmy, że ten projekt, wiecie, wynosi nas tam, mamy 100 tysięcy euro zysku z tego projektu. I teraz żeby ten projekt wykonać, musimy też zatrudnić odpowiednią, czy wynająć odpowiednią ilość ludzi, albo zatrudnić, tak? Zazwyczaj w tej konstrukcji widzimy wynajmowanie ze względu na to, że ten odpowiedzialność za swojego podopiecznego, czy tam podwykonawcę jest dużo mniejsza niż w relacji, jeżeli chodzi o pracowników. I teraz jeżeli, słuchajcie, ten zysk wynosi 100 tysięcy euro, tak, i my te 100 tysięcy euro sobie, wiecie, opodatkujemy, wyślemy fakturę, bo chcemy mieć szybko pieniążki, tak, i wyślemy, znaczy szybko, chcemy mieć pieniążki, wyślemy tą fakturę, nie wiem, załóżmy w grudniu, 20 grudnia, tak, do swojego zleceniodawcy. Tak naprawdę zawsze w skarbówce jest wiążąca data wystawienia faktury. To też pamiętajcie, słuchajcie, że data wystawienia faktury, data, z jaką faktura została wystawiona, jest wiążąca. I teraz jeżeli my ją wyślemy 20 grudnia, te 100 tysięcy euro, i teraz wiecie, żeby to 100 tysięcy euro tak naprawdę
móc ten obrót zrobić, uzyskać taki obrót, w firmie musieliśmy wynająć podwykonawców na 80 tysięcy euro. Tak? I teraz problem powstaje wtedy, kiedy te 80 tysięcy euro wpłynie nam nie w roku, czyli jeszcze w grudniu, tak, bieżącego roku, tylko w styczniu kolejnego roku. Jak to będzie widziane? A mianowicie tak, że te 80 tysięcy euro zostanie przez Urząd Skarbowy potraktowane jako nasze koszty. I tak naprawdę my nie będziemy mieli do tego żadnego podkładu. Czy z podwykonawcami, którzy rzeczywiście potrzebują, słuchajcie, więcej czasu na to, żeby tę administrację dopiąć do pełna, to czasami jest lepiej pod koniec roku po prostu wystawić te faktury z początkiem bieżącego roku i my wtedy ten dochód przerzucimy sobie na następny rok. Także to jest gdzieś tam też bardzo istotne. I tak samo o pracowników, jeżeli chodzi, nie wiem, czy zauważyliście, jeżeli jesteście zatrudnieni pracodawcy albo przez biura pracy, to tak naprawdę większość solaristów jest już bukowana z grudniowych, już nie są bukowane w styczniu, tylko są bukowane jeszcze w grudniu, po to, żeby ten koszt jeszcze zdążyć zmieścić w danym roku. I to też jest gdzieś tam bardzo istotne, bo odbija nam się, słuchajcie, jeżeli ktoś ma na przykład 100 tysięcy dochodu i jest podatny, nie wiem, jest w spółce cywilnej, czy prowadzi firmę jednoosobową, tak naprawdę jest przedsiębiorcą, który podlega podatkowi dochodowemu eBay do opodatkowania, to jest to duży koszt, tak? Bo jeżeli mamy, nie wiem, zarobiliśmy już stówę, jeszcze tą stówę sobie dorzucimy, tak? To tak naprawdę my z tej stówy musimy zapłacić dodatkowej 50 tysięcy euro podatku, tak? 49,5 tysiąca euro podatku. Co jest, no nie lada bolączką, bo to nie jest nasz koszt i tu się robią problemy. Dlatego bardzo ważne jest, wiecie, ten timing kosztów, kiedy my to bukujemy. Wiecie, nie wiem, czy się z tym spotkacie, czy nie. My staramy się naszym firmom, które u nas prowadzą i wiemy, okej, okay, te firmy mają podwykonawców, staramy się informować ich, słuchajcie, bukujemy to jeszcze w tym roku, poproś ich wszystkich, żeby wystawili, a jeżeli też wiemy, to, że gdzieś są opóźnienia w tej administracji, to staramy się mówić, słuchaj, no to weźmy, przerzućmy tą dużą fakturę jeszcze za ten projekt na następny rok, na styczeń, tak, żebyśmy rzeczywiście wiedzieli, czy to ma, wiecie, czy żebyśmy nie zapłacili zbędnego podatku tak naprawdę, który w wielu przypadkach przekracza w ogóle nasz zysk z danego projektu. I żeby się nie okazało, że my musimy cały rok pracować, żeby pokryć jakieś nieporozumienie w podatku. Także to jest, myślę, że bardzo duży problem. Dobra, słuchajcie, to jeżeli chodzi o tych pracowników, to z mojej strony to by było na tyle i podwykonawców. Ważne jest, żeby to, tak jak mówię, księgować w odpowiednim momencie i ten timing jest też mega istotny. I przejdziemy sobie do kolejnego podpunktu, czyli niewykazywane koszty. Tutaj ktoś wcześniej mi mówił o tych niewykazywanych kosztach, słuchajcie. No to jest też taka sytuacja, gdzie jest to mega zmorą, tak? Bo tak naprawdę, jeżeli my, wiecie, nie wykazujemy jakichś kosztów, to w oczach, wiecie, to i ten przychód jest wykazywany w urzędzie, to w oczach urzędu jest to tak naprawdę naszym dochodem, tak? I teraz, jeżeli my ten dochód, jeżeli my to po prostu, wiecie, wszystko będziemy, jeżeli my tego wszystkiego nie wykazujemy, znaczy, mi jest ciężko to określić, tak, ale czasami gdzieś nam zapala się lampka, jeżeli mamy firmę w danej branży i widzimy, ok, zarabiam na tam średnią, nie wiem, na kwartał zarabiam sobie po 20 tysięcy, tak, ten skok może wynieść 5-6 tysięcy, ale nagle jeżeli widzimy, że ta firma ma 50 tysięcy zarobku i ja widzę, że proporcjonalnie do tego zarobku nie ma żadnych kosztów, to gdzieś tam włącza mi się lampka i mówię, słuchaj, no tak ci stawka poszła do góry, czy jak to wygląda, bo musisz, informuję też o podniesieniu podatku, tak? Bo tak naprawdę, jeżeli my komuś chcemy zapłacić, wiecie, załóżmy pracownikowi nieopodatkowanemu, czy inny koszt, płacimy za coś 3 stówy, a jesteśmy w tym największym progu podatkowym, to z tych 3 stów my osobiście płacimy 150 euro podatku. I nie mamy tego rzeczywiście gdzieś tam wykazanego jako dochód. Także jest to bardzo ważne i bardzo istotne, żeby ten dochód jednak, żeby te koszty jednak wszystkie wykazywać, bo to nam się odbija, tak? I później mamy często przypadek, że okazuje się, że jest do zapłaty 40 tysięcy euro podatku dochodowego, gdzie facet fizycznie zarobił na tym
słuchajcie, zarobił na tym projekcie może 30 tysięcy, a ma opodatkowaną stówę, tak? I z tej stówy płaci te 35 i tak naprawdę to 35 to jest jego fizyczny dochód, tak? I to gdzieś my się staramy od czegoś uciec, ale zakleszczamy się w takie zazębienie, które nie powinno mieć miejsca, nie? Także na to bym, słuchajcie, też bardzo uważał. I jest to mega istotne, bo załóżmy, że zarabiamy 100 tysięcy, tak? Jeżeli tak naprawdę koszty, czy pracownicy, czy inne koszty, których my nie wykazujemy, wyniosą aż 65 tysięcy, to tak fizyczny dochód nas wynosi 35, ale w oczach Urzędu Skarbowego widniejemy jako, ten dochód jest widoczny jako 100 tysięcy. I teraz od tych 100 tysięcy my tak naprawdę płacimy podatek. I wynosi to 35 tysięcy, czyli jest jednoznacznie z naszym zarobkiem, tak? Także ciężko jest mi określić, jakie koszty nie są wykazywane. Bo tak naprawdę ja ich nie widzę. Często domyślamy się, na przykład mówię, powołam się jeszcze raz na tą branżę budowlaną, że są to pracownicy, tak, że ktoś złapał większą pracę. Widzimy ten dochód, ale nie widzimy tych kosztów, tak? I widzimy, kurczę, no coś tu się nie zgadza. I te koszty są ważne, tak? No bo żeby je przerzucać. Ja, słuchajcie, dziś mamy też takie często materiały pomocnicze na naszym Facebooku i tam bodajże dziewczyny wrzucały ostatnio, jakie koszty są, można całkowicie odliczać, a jakie koszty częściowo, bo też no, są niektóre koszty, których nie możemy całkowicie od podatku dochodowego odliczać, a od podatku obrotowego tak, bo tak naprawdę mimo tego, że to tworzy jedną całość, podatek obrotowy i dochodowy, to są całkowicie dwie różne dyscypliny sportu i w oczach jednego podatku możemy, a w oczach drugiego okazuje się, że tego rzeczywiście nie możemy. Także gdzieś jest to mega ważne. Okej. Także jeżeli chodzi o niewykazywane koszty, to z mojej strony to będzie też na tyle. No, ważne, żebyście to robili jednak, wiecie, i jeżeli macie obrót, to te koszty trzeba też generować, nie obawiać się, że słuchaj, no ja muszę przecież do tego pracownika zapłacić podatek, czy ten koszt jest wyższy, ale tak naprawdę, wiecie, ani ja tego nie widzę w administracji, od tego, co wyciągniemy, płacimy podatek, także nie ma to żadnego realnego sensu. I tym następnym punktem są niewykorzystywanie ulg bądź złe korzystanie z nich. To jest też coś, co jest, słuchajcie, bardzo ważne. Słuchajcie, i teraz tak, jeżeli chodzi o te ulgi, no też ten timing jest bardzo, bardzo, bardzo istotny. Mamy kilka ulg, jeżeli chodzi o ulgi przedsiębiorców, to tak jak najbardziej jest to ulga, jeżeli spełniamy kryteria godzinowe, to należą nam się te ulgi, o których wspominaliśmy, jest to Starters Aftrek i Zero Standards Aftrek. MKB jest Freistelling, czyli ta ulga procentowa 14%, ona nam się czy tak zawsze będzie należała. Także ona nie jest uzależniona ona jest po prostu naliczana od naszego zysku i ona się nam należy, czy poświęcimy te godziny, czy nie. Na tę ulgę zawsze możemy liczyć. Dobra, i teraz tak, mamy taką ciekawą ulgę, o której chciałbym tutaj Wam więcej powiedzieć, jest to ulga inwestycyjna. I to jest, powiem o uldze KIA, czyli Kleinschalach Investierungsauftrag. Dlaczego? Bo ulga inwestującego przedsiębiorcy, inwestycyjna, ona się należy, jeżeli my inwestujemy w środki trwałe, które tak naprawdę posłużą nam dłużej, czyli których nie zużymy w jednorazowym procesie generowania zarobku, tak? Czyli które posłużą nam dłużej. Ta ulga też, ona, wiecie, zaczyna się liczyć od środków trwałych, których cena przekracza 450 euro exclusive BTV. Na ten temat pewnie słyszeliście już bardzo dużo. Ja Wam tutaj nie będę, wiecie, na ten temat jeszcze więcej zanudzał, bo na ten temat słyszeliście dużo, ale co jest ważne? Słuchajcie, ona wynosi 28% od kwoty zainwestowanej, tak? Czyli tak naprawdę, jeżeli zainwestujemy kwotę do 58 tysięcy, to już i ona ma maksymalną kwotę w wysokości 16 307 euro. I teraz tą kwotę, te 16 307 euro,
obniża nas dochód do opodatkowania. Czyli jeżeli jesteśmy w tym najwyższym progu podatkowym i to jest, jeżeli jesteśmy pod przedsiębiorcami IB, to ona wynosi, słuchajcie, może nam zmniejszyć podatek o jakieś 8 tysięcy euro, pomniejszyć podatek. Także jest to całkiem fajna kwota. Musimy ją, słuchajcie, sprytnie dopasowywać, bo teraz powyżej 58 tysięcy, a 107, ona się nie zmienia. Ona cały czas wynosi 16 307 euro. Także ona się pod tym względem wcale nie zmienia i zostaje taka sama. Co jest ważne, to żeby pamiętać, że na przykład możemy tą ulgę sobie sprytnie wykorzystać, tak? O czym się nie mówi, to jest to, że jeżeli my na przykład, załóżmy, zrobimy sobie, słuchajcie, zakupy w danym roku, zakupimy, tutaj ktoś pisał o aucie firmowym, tak? Zakupimy sobie auto firmowe i to auto firmowe, słuchajcie, nie wiem, wyniesie nasz koszt Exclusive BTV 45 tysięcy euro. Tak? Z tych 45 tysięcy ta ulga wynosi nas, słuchajcie, 12 600 euro, gdzie nam tak naprawdę w danym roku zostaje jeszcze, jeżeli popatrzymy na to 16 307, zostaje nam tak naprawdę jeszcze 3707 euro do wykorzystania. I teraz możemy zrobić, jeżeli okaże się, że potrzebujemy jeszcze koparkę zakupić w tym roku, albo potrzebujemy jeszcze koparkę, to co możemy zrobić? Możemy zrobić tak, że tą koparkę kupimy sobie, słuchajcie, pod koniec roku, załóżmy, że kupimy sobie pod koniec grudnia i teraz zapłacimy zaliczkę i ta zaliczka wyniesie właśnie tą kwotę, czyli 3707 euro, a koparkę fizycznie odbierzemy w kolejnym roku i cały koszt koparki wyniósł, koszt koparki razem z tą zaliczką wynosi 30 tysięcy euro, to my sobie, słuchajcie, 26 tysięcy przerzucamy na przyszły rok, tak? Czyli w bieżącym roku wykorzystaliśmy ulgę do końca, 16 307 euro, wykorzystaliśmy ją do końca i tak naprawdę nic więcej z niej już nie wyciśniemy, a na kolejny rok przerzuciliśmy sobie jeszcze w miarę możliwości, bo nie zawsze jest to oczywiście możliwe, przerzuciliśmy sobie jeszcze, słuchajcie, część tej ulgi, czyli 26 tysięcy euro. I z tych 26 tysięcy 28%, to znowu jest tam jakieś 7300 euro, które jako ulga posłuży nam w kolejnym roku. Dlatego jest to bardzo ważne. Jeżeli znowu ten timing też kupowania, jeżeli możemy sobie na to pozwolić, bo oczywiście jeżeli firma się mega rozwija, to my oczywiście nie mamy wpływu na to i tak naprawdę musimy to kupować, bo inaczej gdzieś tam ta nasza możliwość generowania dochodu spadnie. Także jest to bardzo, słuchajcie, istotne, żeby to robić, żeby te ulgi robić na czas i w miarę możliwości, żeby sobie je przerzucać. Teraz tak, ta ulga wynosi inwestycyjna do 107 848 euro, ona wynosi maksymalną kwotę 16 307. Ale co się dzieje? Jeżeli zainwestujemy w danym roku więcej w środki trwałe, których cena wynosi 450 euro, i zainwestujemy więcej niż 323 544, to ona już wynosi 0. Także nie można się przeinwestowywać, bo jeżeli zaczniemy inwestować powyżej 107 tysięcy euro, to tak naprawdę wszystko powyżej tej kwoty już nam pomniejsza ulgę o 7,56%, pomniejsza nam to ulgę. Także jest to, słuchajcie, też to przeinwestowywanie w miarę możliwości, może okazać się, że my tak naprawdę, jeżeli zainwestujemy za dużo, to ta ulga nie przyniesie nam żadnych korzyści, dlatego dziś to przerzucanie tych kosztów jest też bardzo istotne. Wracając do ulgi inwestycyjnej KIA, Kleinschale Investierungsauftrag, jest to mega istotne, żeby zwracać czas, zwracać możliwości na timing i na czas tego bukowania i w miarę możliwości, jeżeli mamy możliwość, no to przerzucamy to, tak? Robimy, po prostu zakupujemy w jednym roku, tak jak mówiłem, auto 45, pod koniec roku dobijamy sobie to jeszcze, jeżeli coś potrzebujemy, jakimś sprzętem, ale tak naprawdę ten sprzęt odbieramy i bierzemy w użytek w kolejnym roku. I to, co zapłacimy jako zaliczkę, jest liczone jako
to, co piszemy, co zapłacimy za zaliczkę, jest całkowicie bukowane w ulgę. To też jest istotne, że z tego nie jest znowu odliczany jakiś procent, 28%, tylko cała kwota zaliczki jest prowadzona jako ulga. To też jest mega istotne. To jeżeli chodzi o, słuchajcie, o ulgi i timing, to z mojej strony by było na tyle. Słuchajcie, i teraz jak to wygląda, przejdziemy do kolejnego etapu, ostatniego, złe określanie środków trwałych jako prywatne lub firmowe. No zmora, ktoś tutaj pytał, jak auto określić, czy jeżeli posiadamy auto, no to jest tak naprawdę jedno z bardziej nurtujących pytań, jakie mamy. Jak z tym autem firmowym wygląda, czy z innymi środkami. Mamy pewne wytyczne z Urzędu Skarbowego i teraz tak, jeżeli my używamy jakiś środek trwały, którego cena przekracza 450 euro, musimy go raz, że amortyzować, tak, jeżeli on jest firmowy, czyli nie możemy go odliczyć sobie jednorazowo, tylko go musimy zamortyzować. Teraz następna sprawa jest taka, że musimy sobie być w stanie określić. Urząd Skarbowy daje nam wytyczną, słuchaj, używasz tego środka, tej rzeczy, tego sprzętu, tego samochodu, cokolwiek tam by nie było, więcej niż w 90% prywatnie, to on automatycznie jest jako środek prywatny, a jeżeli używasz więcej niż w 90% tego środka jako firmowy, to on też jest w tym momencie automatycznie określany jako firmowy, jesteś zobowiązany go wrzucić w swoją firmę. I słuchajcie, te 90% jest tutaj tak naprawdę kluczowe. Jeżeli coś się mieści pomiędzy tak naprawdę, czyli 80-50%, to my to możemy, słuchajcie, sami określić, czy my to używamy jako prywatne, czy jako firmowe. Warto jest pamiętać, że jeżeli używamy coś jako firmowe, wrzucamy coś jako środek firmowy, tak, trwały, aktywo firmowe, ale my wykorzystujemy z tego, korzystamy z tego też prywatnie, to niestety, albo no niestety, musimy gdzieś tą korektę za to używanie prywatne wprowadzić. I teraz ta korekta, na przykład w postaci samochodu, jest to tak zwany buy-telling, czyli jeżeli kupujemy sobie auto, tak jak wcześniej wspominaliśmy, za 45 tysięcy euro i to auto nie jest tam jakoś specjalnie, wiecie, jakoś specjalnie oszczędne i wychodzimy z normalnego samochodu, to ten buy-telling wyniesie nas, słuchajcie, około, znaczy on nas wyniesie w tym momencie 9900 euro i o tyle musimy sobie podnieść dochód i później musimy zobaczyć, wiecie, wprowadzić koszty, czyli amortyzacja tego auta, tak, nie każde auto możemy, nie z każdego zakupu auta możemy skorzystać z ulgi inwestycyjnej, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o samochody, to możemy skorzystać z ulgi inwestycyjnej tylko i w momencie, jeżeli to są auta dostawcze. W przypadku zakupu aut osobowych z tej ulgi inwestycyjnej nie możemy skorzystać. Tak też nam gdzieś to zostało określone. Także jest to, słuchajcie, ważna sprawa, żeby gdzieś to tam sobie o tym pamiętać. I te środki, tak jak mówię, zawsze będzie korekta. Jeżeli my na przykład coś, i ta korekta, ten buy-telling, on nie tylko się ma naszego podwyniesienia dochodu o tyle i teraz musimy zobaczyć, czy to auto rzeczywiście nam wygeneruje tyle kosztów, ile my będziemy jeździli tym autem, ile nas będzie się paliwo, czy nie okaże się, że tak naprawdę to jest, wiecie, skórka za wyprawkę, tak? I nie wiem, my będziemy generować tym autem, przejedziemy 20 tysięcy kilometrów w ciągu roku, czyli będziemy generować, załóżmy, koszty łączne razem za amortyzacją ze wszystkim wyniesie nas 8 tysięcy euro, tak? A buy-telling wynosi 9900, to tak naprawdę okazuje się, że to auto nam nie generuje żadnego kosztu, a generuje nam przychód. Także gdzieś jest to, słuchajcie, mylne, nie? Także gdzieś jest to mylne i wtedy nie ma sensu. Wtedy w tym wypadku jest lepiej skorzystać na przykład z kolejnym, skorzystać z takiego rozwiązania, żeby to auto mieć jako środek prywatny, tak? Czyli i po prostu użyczać swojej firmie. I za każdy przejechany kilometr tak naprawdę należy nam się 19 centów, tak? Tylko że w tych 19 centach jest już i 19 centów możemy pomniejszać dochód, czyli w tym momencie. Jeżeli przejedziemy te 20 tysięcy kilometrów, to tak naprawdę ulga fizyczna wyniesie nas 3800 euro. I o tyle możemy sobie fizycznie pomniejszyć dochód, tak? Jeżeli jesteśmy w tym najwyższym progu podatkowym, to tak naprawdę generuje nam to, słuchajcie, no 1900 euro mniej podatku do zapłaty. Także jest to no całkiem spora kwota.
Ja uważam osobiście, tak? Może rzeczywiście gdzieś tam sobie coś za to sprawdzić. Mam nadzieję, że wiecie, że i zwracajcie na to uwagę, tak? Bo te środki trwałe to jest jednak gdzieś tam zawsze jakiś punkt, jakaś tam punkt, który newralgiczny, o którym przedsiębiorcy zawsze myślą, ok, ja sobie to wrzucam, będę korzystał całkowicie, a może mi się gdzieś tam uda. No, tak naprawdę wy jako przedsiębiorcy ponosicie ryzyko, odpowiedzialność na siebie i wy wiecie z tego korzystacie. Miałem kiedyś przedsiębiorcę, znaczy ja osobiście jeżdżę na motorach, wiecie, i robiłem prawo jazdy swoje tutaj. I no wiadomo, gdzieś tam zacząłem to prawo jazdy robić i taki fajny instruktor, tak, bardzo fajny, to był Holender, miał też żonę taką, gdzieś tam żeśmy gdzieś zgadali się i tak naprawdę wyszło, czym ja się zajmuję, tak, i przedstawił mi swój problem, tak, że mają oprócz tego, że szkołę motorów, to jeszcze szkołę samochodów. Jego żona tym tak naprawdę samochodem sobie jeździła i tak naprawdę oni sobie to auto, wiecie, używali firmowo, tego bajtringu nie popłacali, bo tak naprawdę nie miało to żadnego sensu, bo auto w tym momencie nie generuje, może się okazać, że nie generuje żadnego kosztu w firmie. Tym bardziej, że to było auto osobowe, a nie dostawcze, także tej ulgi inwestycyjnej nie było też. W innym wypadku może by to miało jeszcze jakieś ręce i nogi, w tym nie miało. I oni, słuchajcie, po 5 latach gdzieś tam, no pewnie ktoś był na tyle miły, że gdzieś przedstawił, że ta Susan wtedy jeździła tym autem do szkoły po dzieci. W bajteringu nie płacili, czy nie deklarowali, że nie używają tego auta prywatnie. Słuchajcie, sytuacja stała się taka, że Urząd Skarbowy po 5 latach podjechał do niego, bo tyle mają czasu też na zweryfikowanie tego. Przed upływem tego czasu zapukali do niego, wysłali list, powiedzieli, że mają takie informacje, zrobili sobie gdzieś też własny wywiad środowiska, sprawdzili gdzieś tam kilka zdjęć, popytali sąsiadów i tak dalej. I rzeczywiście okazało się, że według ich wypadków ona korzysta z tego auta prywatnie, a nie powinna. I nie jest odprowadzany ten bajten. I teraz wiecie co, no, my mamy w tym takim wypadku, kiedy jesteśmy stawiani przez Urząd Skarbowy do pod światło dokonane, tak, to musimy my w tym momencie wyjść z takim Teichebeweisplich, czyli my musimy udowodnić, że rzeczywiście tak nie ma i te argumenty, które mamy, muszą być rzeczywiście w jakiś sposób dla nich no wystarczające, tak, bo to urzędnik określa, czy to jest okej, czy nie, na takiej etapie polubowym. I teraz no, okazało się, że ten urzędnik mówi, że słuchaj, ja tu nie widzę, że ty tam jeździsz sobie po koleżance, my mamy zdjęcia, że jeździsz, odbierasz dzieci i tak naprawdę nie ma to nic do czynienia z twoją szkołą jazdy i słuchajcie, cofnął się te 5 lat do tyłu, bo wtedy zaczęło to być dla danego urzędnika opłacalne, naliczyli im 30 tysięcy euro tego dochodu za mało zapłaconego podatku, plus nałożyli 100% kary za niedociągnięcie, czyli razem wyszło, że mieli 60 tysięcy euro kary. No i teraz no, jak rozmawiam z takim przedsiębiorcą, mówi, że oczywiście księgowy mu tam nie dał znać, no kurczę, prowadził branżę w takim, a nie innej, firmy w takiej, a nie innej branży, to ciężko mi było w to, wiecie, jakoś utożsamić się z tym, ale okej, może rzeczywiście tak było. No ale nie mogłem mu nic w tym powiedzieć, tak, bo tak naprawdę mamy jakieś okresy na odwołanie, mamy jakieś terminy, które nas wiążą i wiecie, jeżeli no nie przeskoczymy tego tak naprawdę i no i zostaje to, także musicie uważać i brać naprawdę pod na uwagę to, co robicie, bo rzeczywiście to, co wam doradzi wasz radca czy tam księgowy, jest wiążący i on też może, jeżeli wam w jakiś sposób złe rady daje, zostać pociągnięte albo może mu zostać cofnięte prawo do wykonywania zawodu, o ile jest w jakiś sposób zarejestrowany, to może mu zostać to cofnięte, ale jeżeli, wiecie, ale tak naprawdę końcowym filarem, który za ten podatek musi zapłacić, jesteście wy, tak? I wiecie, on sobie pójdzie gdzieś tam, wiecie, będzie miał do czynienia z FIODem, czyli policją fiskalną, tak, podatkową, która gdzieś tam będzie sobie z niego w sprawie postępowania toczyła za to, że on wam źle doradził, ale tak naprawdę wy ten podatek musicie zwrócić, a nie ktoś inny, także miejcie się na baczności, wy jesteście tym ostatnim ogniwem, który za to płaci i wiecie, co koledzy nie mówią, czy co nie mówią inni, no wy musicie być świadomi, czy ja chcę ponosić takie ryzyko, czy nie.
Tutaj odnośnie tych radców podatkowych, to już tak na zakończenie powiem, że była taka w Holandii słynna sprawa, ona miała do czynienia, słuchajcie, tak 2 lata temu miała miejsce i tu chodziło o rezydencję podatkową, co tak naprawdę u nas Polaków teraz jest też na czasie, bo gdzieś tam w Polsce rząd sobie z tą rezydencją zaczyna nas chcieć też opodatkować w niektórych przypadkach, to jest całkowicie inny temat, nie będziemy w niego wchodzić, ale był sobie taki Frank, dosyć znany radca podatkowy, który tak naprawdę, wiecie, miał już takich fajnych klientów, bo na przykład Afrojacka i tak dalej. Takich klientów dosyć majętnych i tam chodziło o duże, duże kwoty. Tak? I Frank stwierdził, że zrobimy sobie taką konstrukcję, że my ich poprzerzucamy do innych państw, tak? I w innych państwach po prostu ich zameldujemy, gdzieś tam zrobimy jakieś fikcyjne zamieszanie, żeby oni tam płacili podatki, a nie tutaj. No ale wiadomo, Urząd Skarbowy, patrząc na takiego Afrojacka, tam chodziło, słuchajcie, o parę milionów w skali roku podatku, stwierdził, że no muszą sobie to odszukać, tak? Bo kochajmy się wszyscy, ale kontrolujmy ponad wszystko. I zaczęli kontrolować tych celebrytów Afrojacka i okazało się, że on rzeczywiście mieszka w Holandii, że rzeczywiście, wiecie, tutaj sobie żyje, tutaj ma auta, tutaj ma domy, tutaj dzieci chodzą do szkoły, on też, tak cała sytuacja, ośrodek życia mieści się w Holandii, a nie gdzieś tam na Cyprze. No i w tym momencie musiał Afrojack zapłacić z tego kolosalny podatek, tak? Wszystki podatek, od którego wydawało mu się, że uciekł, musiał zapłacić, a tak naprawdę Frank, czyli ten doradca, który go gdzieś tam pośredniczył, no ma też nieprzyjemności, bo on oczywiście zawodu swojego nie może wykonywać i gdzieś tam toczy się wobec niego jakieś postępowanie. Gdzieś on był pozbawiony na dłuższy czy krótszy czas jakoś wolności, ale tak naprawdę no, wychodzi i ma czyste konto, tak? A u takiego Afrojacka, wiecie, jakby się okazało, że on tą nogę sobie poślizgnął i tak jak teraz te dochody w takim czasie korony im spadły, bo tak naprawdę one teraz w branży artystycznej, jeżeli ktoś sobie nie radzi, zostały pomniejszone o minimalnie połowę, to on nie ma z czego tego podatku zapłacić, tak? Bo okazuje się, że aktywów, czyli wydatków ma więcej niż, znaczy sorry, pasywów ma więcej niż aktywów i w tym momencie robi się nam gdzieś duży problem. Także słuchajcie, miejcie się na baczności, jakby wam ładnie nie mówiono, no to wy zawsze gdzieś tutaj jesteście tym ostatnim ogniwem, który będzie pociągał sznurek i to wy będziecie pociągnięci do odpowiedzialności.